Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Michał Adamski, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na niedzielne główne wydanie Zbliżeń. A zaczynamy od bulwersującej historii z Grudziądza. Jak ustalili dziennikarze Zbliżeń, mężczyzna skazany za przestępstwa na tle seksualnym w kilka godzin po wyjściu z zakładu karnego miał zgwałcić 9-letnie dziecko. 31-latek został zatrzymany, ale ani policja, ani prokuratura nie udzielają szczegółowych informacji w tej sprawie. To, co wiadomo, zebrała Katarzyna Prędkowska. Jak wynika z naszych ustaleń, 9-letnie dziecko zostało skrzywdzone właśnie tutaj, nad Wisłą w Grudziądzu. Do zdarzenia miało dojść w piątek po południu, a gwałtu miał dopuścić się mężczyzna, który tego samego dnia opuścił zakład karny w Sztumie. Jak wynika z naszych informacji, przebywał tam od 2011 roku i odbywał karę więzienia właśnie za przestępstwa na tle seksualnym. Jak to się stało, że znalazł się w Grudziądzu, czy to mieszkaniec Grudziądza, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że dziecko trafiło do szpitala, policja trafiła na ślad podejrzanego w kilka godzin od zgłoszenia. Mężczyzna został zatrzymany, miał usłyszeć prokuratorskie zarzuty, a sąd miał zdecydować o jego tymczasowym aresztowaniu. W tej sprawie wciąż więcej jest pytań niż odpowiedzi. Bardzo dużo w tej sprawie jest niewiadomych. Czekamy na oficjalny komunikat prokuratury w tej sprawie. Trzeba ustalić, jakie były szczegółowe okoliczności tego zdarzenia, ale trzeba też postawić kilka innych pytań. Jak to się stało, że tak niebezpieczny przestępca został wypuszczony na wolność? Czy nie powinien zostać objęty dozorem policyjnym? Czy wobec niego nie powinno zastosować się ustawy o postępowaniu ze szczególnie niebezpiecznymi przestępcami zagrażającymi życiu i wolności seksualnej innych osób? Czy nikt nie podejrzewał, że ten mężczyzna może dopuścić się takiego samego przestępstwa, takiego samego czynu, za który odbywał karę więzienia? Na pewno będziemy dociekać, czy do tej tragedii musiał w ogóle dojść. Jak powiedziała Katarzyna Prędkowska, do tej bulwersującej sprawy będziemy wracali w kolejnych wydaniach Zbliżeń. Wystawiali rekordową liczbę mandatów i byli w tym naprawdę dobrzy. Straż Gminna w Kęsowie i Gostycynie zakończy swoją działalność z końcem roku. Kierowcy odetchnęli z ulgą, ale mieszkańcy mają mieszane uczucia, bo pieniądze z mandatów trafiały m.in. na utwardzanie dróg. Mandat za mandatem, tak było jeszcze do niedawna. Przejeżdżając ulicami Kęsowa trzeba było być wyjątkowo ostrożnym. Fotoradar nikogo już tu nie dziwił. Urządzenie ustawiane przez Straż Gminną skutecznie zniechęcało do jazdy z nadmierną prędkością. Niektórych zniechęcało też do samych funkcjonariuszy. Schowani są za zakrętem gdzieś. No, to jest w ogóle prawie przestępcza działalność. Straż Gminna była tu wyjątkowo pracowita. W ciągu roku funkcjonariusze potrafili wystawić więcej mandatów niż łącznie w całej Bydgoszczy. Dlatego ten, kto nie zdążył zdjąć nogi z gazu, musiał płacić. Ale pieniądze nie zostały zmarnowane, bo trafiały między innymi na remonty dróg i chodników. To są miliony wydane na drogi publiczne, gminne, powiatowe, wojewódzkie. To są miliony, które poprawiły w dużym stopniu bezpieczeństwo i poprawiły jakość życia naszych mieszkańców. Teraz zabraknie i straży, i pieniędzy, i remontów. Od nowego roku w związku z zaleceniami wojewody i jednomyślną decyzją radnych straż w gminie Kęsowo przestaje istnieć. Podchodzimy do tego ze spokojem. Realizujemy nasze zadania bez zmian, tak jak dotąd. Kończymy sprawy do końca roku i rozstajemy się z jednostką. Pracę łącznie straci 20 strażników gminnych. Gdy była ta straż gminna, to jednak tych wypadków, no można powiedzieć, że nie było w ogóle wypadków tam na tej drodze wojewódzkiej Żalno-Chojnice. A przed tym, zanim powstała, to bodajże 4 czy 5 wypadków śmiertelnych było. Wydaje mi się, że nie jest w ogóle potrzebna. Straż wspólna dla gmin Kęsowo i Gostycyn przestanie istnieć z końcem roku. Od stycznia obowiązki wykonywane przez nich do tej pory przejmą policjanci. Zmieniamy temat. Widział wiele. Wojna, konflikt i cierpienie innych nie są mu obce. Służył w wojsku 25 lat, uczestniczył w zagranicznych misjach, ale to właśnie teraz przed nim ta najważniejsza – walka z chorobą. Grzegorz Sieracki ze Świecia potrzebuje co najmniej 60 tysięcy złotych, by móc samemu wykonywać najprostsze czynności. Liczy na pomoc, bo stawką jest życie.
Liban, Iran, Afganistan nie są mu obce. Walczył o pokój wszędzie tam, gdzie była taka potrzeba. Widział wiele, wielu też pomagał. Nigdy się nie poddawał. Tak samo teraz zamierza walczyć do końca. To jednak walka z największym wrogiem, chorobą. Diagnoza była jednoznaczna. Stwardnienie zanikowe boczne, nieuleczalna choroba układu nerwowego. Strasznie osłabłem i w tej chwili jest ciężko mi nawet na wózku siedzieć. Większość czasu już spędzam na łóżku, w wózku co najwyżej tam 4-5 godzin. Bo choroba postępuje szybko. Rok temu w styczniu zaatakowała dłonie, później ręce, teraz nogi. Każdy ruch sprawia ból. Czuję się zmęczony nawet przy przejściach do toalety czy na wózek. To muszę być mocno asekurowany. Pomóc mają rehabilitację. Pan Grzegorz ćwiczy 3 razy w tygodniu. To wciąż za mało. W tej chwili toczy się walka o to, żeby znalazły się fundusze na rehabilitację codzienną dla pana Grzegorza. Bo dzięki ćwiczeniom są już niewielkie sukcesy. Powróciło czucie w stopie, zmniejszył się też ból stawów i mięśni. Mimo to pan Grzegorz cały czas musi liczyć na pomoc innych. Jedzenie, codzienna toaleta, zabiegi. Bez najbliższych, najprostsze czynności byłyby przeszkodą nie do pokonania. Trzeba podać mojemu mężowi śniadanie, no bo Grzegorz ma niedowład czterokończynowy, więc no, sam nie jest w stanie nic już chwycić. Ale walczyć trzeba, zwłaszcza teraz, gdy pojawiła się nadzieja na poprawę. Pan Grzegorz chce przejść innowacyjny zabieg w klinice w Krakowie, który pomógł już wielu osobom z podobnymi objawami. To przeszczep komórek macierzystych metodą Whartona. Potrzeba pieniędzy, bo jeden zabieg kosztuje 18 000 zł. Zbiórka trwa. Pomóc może każdy. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Walka Weterana i odnaleźć stronę pomagam.pl. Wpłacić można różne kwoty. W zbiórkę zaangażowali się już m.in. rodzina, przyjaciele, a także gwiazdy sportu i aktorzy. Liczy się każda złotówka, zwłaszcza, że pan Grzegorz ma dla kogo żyć. Niedawno urodziła mu się córka. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Świecie Agata Chyłka. Czas teraz na informacje z kampanii wyborczej. W polityce należy rozwiązywać problemy ludzi, ale także zwierząt. To opinia Krzysztofa Czabańskiego, lidera listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim. Kandydat w Światowym Dniu Zwierząt odwiedził toruńskie schronisko, gdzie przedstawił swoje propozycje dla czworonogów i ich właścicieli. Drobna modyfikacja prawa, ale przede wszystkim zmiana mentalności Polaków. Właśnie te dwa czynniki według Krzysztofa Czabańskiego pomogą przeciwdziałać znęcaniu się nad zwierzętami. Jak twierdzi kandydat, polskie prawo przewiduje odpowiednie kary, ale są one zbyt rzadko nakładane. Sąd skazuje na, nie wiem, na prace społeczne przez 3 miesiące albo na jakiś tam symboliczny wyrok w zawieszeniu. Dopóki taka będzie praktyka, to oczywiście ta praktyka nie będzie pomagać zmianom w mentalności. Według kandydata Prawa i Sprawiedliwości mentalność Polaków można zmienić, promując odpowiednie postawy w rodzinie, gdzie opieka nad zwierzęciem powinna stać się elementem wychowania. Krzysztof Czabański zaznaczył, że poprawa losu zwierząt w Polsce będzie jednym z jego powyborczych priorytetów. Marek Gralik ostrzega przed obietnicami składanymi przez szefową rządu Ewę Kopacz. Kandydat PiS do Senatu uważa, że premier nie wywiązuje się z deklaracji, które składała. Gralik przypomniał obietnice składane w Bydgoszczy ponad rok temu, dotyczące utworzenia w mieście siedziby zarządu Dorzecza Wisły, która miała się mieścić w dawnym budynku gimnazjum przy ulicy Baczyńskiego. Ta siedziba, która miała powstać, przypomnę, w styczniu 2016 roku, takie były plany, nie powstanie, bo rząd już w tej chwili ustami swojego przedstawiciela kilka dni temu zapowiedział, że nie będzie pracował dalej nad tą ustawą. Marek Gralik, kandydat do Senatu, uważa, że obietnice składane przez Ewę Kopacz niepotrzebnie zobligowały radnych miejskich do wyznaczenia budynku pod mający się tu znaleźć zarząd Dorzecza Wisły, a także zorganizowania przetargu na modernizację tego obiektu. Zdaniem Gralika to zbędna praca, która została niepotrzebnie podjęta. Senator Andrzej Kobiak poparł decyzję rządu w sprawie przyjęcia blisko 7 tysięcy uchodźców. Jego zdaniem to odpowiednia liczba, która nie zaszkodzi Polsce. Uznajemy potrzebę pomocy, widzimy tę możliwość pomocy, ale sami włączamy się w takim stopniu, na jaki nas stać. Kandydat PO do Senatu uważa, że decyzja rządu nie przyniesie za sobą negatywnych skutków. Podobne zdanie ma poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiewka. Wielokrotnie słyszałem nawoływania polityków
wielu polskich partii, aby w ogóle nikogo do Polski nie wpuszczać. Takie zachowanie świadczy tylko o maleńkości, o braku jakiejkolwiek solidarności, o braku zrozumienia. Europoseł uważa, że Europa miała problem z dużą liczbą uchodźców, ale powoli z niego wychodzi. Pokazują, czym jest cierpienie zwierząt. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w Bydgoszczy w ogólnopolskiej akcji Zerwijmy łańcuchy. Na Starym Rynku przykuli się łańcuchami do symbolicznej budy, by zamanifestować swój sprzeciw wobec takiego traktowania psów. Trzymanie psów na łańcuchu jest po pierwsze nielegalne, niezgodne z prawem, bo w ustawie z dnia 1 stycznia 2012 roku jest mowa o tym, że mamy prawo trzymać psa na łańcuchu 12 godzin, a później mamy obowiązek go wypuścić. A większość ludzi, przeważnie na wsiach ten problem jest właśnie szczególnie widoczny, trzyma całe życie tego psa na łańcuchu. Nie warto przekonać psów, to nie ma sensu. To jest tak samo, jak ludzie potrzebują wolności, tak? Nie można tego ograniczać w żaden sposób. Sam mam psa i nie przypinam, także myślę, że to jest dobre rozwiązanie. 20 metrów wysokości, niemal 10 obwodu. Dąb Jan Kazimierz z Bąkowa imponuje rozmiarami, ale też wiekiem, który szacuje się na co najmniej 500 lat. Kujawsko-Pomorski Pomnik Przyrody nie dorównuje popularnością słynnemu Bartkowi, ale już niedługo może się to zmienić. Ochroną i promocją drzewa zajmą się pasjonaci z regionu. Okazalszy niż sam dąb Bartek, tak o dorodnym Janie Kazimierzu mówią specjaliści. Obwód drzewa jest o 10 cm większy niż słynnego kolegi z województwa świętokrzyskiego. Teraz okaże się, czy kujawsko-pomorski dąb dorównuje mu także wiekiem. Wstępnie szacuje się, że ma minimum 500 lat, ale potrzebne są kolejne badania. Na podstawie obwodu jest obliczany promień drzewa. Na podstawie średnich przyrostów jest później szacowany wiek. To oczywiście nie daje bardzo dokładnego wieku, natomiast no znacznie dokładniej niż szacowany tylko na podstawie obwodu. Jan Kazimierz może być chlubą województwa, trzeba go tylko odpowiednio wypromować. Przy pobliskiej drodze już niedługo ma stanąć znak informujący przejeżdżające osoby o zielonych atrakcjach Bąkowa. Żeby ewentualnie turyści mogli dojechać, bo oprócz tego najgrubszego dębu o obwodzie ponad 10 metrów, jest za chwilę obok drugi, który ma 8 metrów, kolejny ma 7 metrów, więc w sumie jest 7 bardzo atrakcyjnych drzew. Drzew, które należy także odpowiednio chronić, by przez następne stulecia mogły cieszyć oczy kolejnych pokoleń. Pomogła w tym młodzież z pobliskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej, która wokół dębu postawiła solidne drewniane ogrodzenie. Dzisiaj niedziela, w sportowo-telewizyjnym kalendarzu oznacza to spotkanie z sektorem kibica. Na program zaprosi Państwa Hubert Malinowski. Dzień dobry. Dziś w sektorze kibica dominować będą emocje piłkarskie, a to dlatego, że moim i Państwa gościem o 21:00 będzie Maciej Bartoszek, nowy trener piłkarzy Zawiszy Bydgoszcz, którzy po wczorajszym zwycięstwie w Chojnicach 2-0 zostali liderem rozgrywek pierwszej ligi. Wielu z Państwa dzwoni i pyta, kto to jest Maciej Bartoszek. Nic prostszego. Proszę zasiąść przed telewizorami o 21:00. Wszystko się wyjaśni. No i dzisiaj także Mistrzostwa Polski w wioślarstwie. Na Malcie w Poznaniu rywalizowali wioślarze z całej Polski, w tym kluby z naszego regionu, spisując się naprawdę znakomicie, choćby Lotto Bydgoszcz, a więc kolejny sezon z rzędu. Drużynowy mistrz Polski zdobył 10 medali. A my mamy jeszcze dla Państwa komunikat dotyczący emisji bezpłatnych audycji wyborczych. Telewizja Polska SA, oddział w Bydgoszczy, informuje komitety wyborcze, że przyjmuje wnioski o przydział czasu antenowego na emisję audycji wyborczych. Wnioski przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 5 października do godziny 16 w sekretariacie w siedzibie Telewizji Bydgoszcz. Telewizja Polska SA, oddział w Bydgoszczy, informuje uprawnione komitety wyborcze, że losowanie kolejności emisji nieodpłatnych audycji wyborczych odbędzie się we wtorek 6 października o godzinie 14 w siedzibie Telewizji Bydgoszcz przy ulicy Kujawskiej 7. Audycje wyborcze rozpowszechniane będą na naszej antenie codziennie od 10 do 23 października w specjalnych blokach audycji wyborczych. Ze względu na budowę nowego centrum handlowego, dojazd do siedziby Telewizji Bydgoszcz jest utrudniony i możliwy tylko od strony ulicy Wojska Polskiego i ulicy Słowiańskiej.
Wszystkie informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronie internetowej www.bydgoszcz.tvp.pl. A u nas teraz to już wszystko. Za chwilę w magazynie W zbliżeniu historia walki o powrót do zdrowia Niny Meszko, dziewczynki urodzonej jako skrajny wcześniak i z tego powodu zmagającej się z wieloma problemami. Teraz najważniejsza jest walka o uratowanie wzroku dziewczynki. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na wieczorne wydanie zbliżeń o 21.45. Do zobaczenia.